witajcie na kanale Anna Elser Official. Dzisiaj znajdujemy się we Wrocławiu. Jesteśmy w centrum Wrocławia. Tak więc zapraszam do dzisiejszego vloga. Znajdujemy się obecnie przy Galerii Wrocławia. Tutaj tak mniej więcej wygląda ten deptak. Obok dworca PKP. Znajdujemy się w takim sklepie w Galerii Wrocławia Duka. Taki szwedzki sklep z akcesoriami kuchennymi i wyposażenia kuchni. Dużo rzeczy takich designerskich, co tutaj możemy znaleźć. Drobny sprzęt kuchenny. Czajniki. Wyciskarki do soków. Oczyszczacz, nawilżacze powietrza. Garnki. Tak więc uwielbiam takie sklepy najbardziej ze wszystkich, ponieważ zawsze można znaleźć coś bardzo ciekawego w ofercie. Tutaj taka kotletka z nożami. A tu takie drobne zakupy w torbie i cóż, że ze Szwecji, ze sklepu Duka. Po zakupach wyszliśmy z Galerii Wrocławia i idziemy teraz na stare miasto zobaczyć ciekawe zabytki. Zobaczymy, co się kryje przy ulicy Dyrekcyjnej. To będzie przejście na Stare Miasto, bo tam chcemy się udać. Spacerując dalej, ukazują się nam arkady wrocławskie. Powstańców Śląskich. I tutaj jest most, przez który przejeżdżają pociągi. Idziemy teraz ulicą Powstańców Śląskich. Niedawno weszliśmy z arkad. Tak więc idziemy w kierunku Starego Miasta, do którego zostało około 20 minut pieszo spacerkiem. I zobaczymy, jakie tam mogą być restauracje. Tak więc... po drodze. Znajdujemy się teraz na styku ulicy Świdnickiej i ulicy Piłsudskiego, gdzie znajduje się Kapitol. Tutaj możemy zobaczyć Lilię Róż. O, Hotel Polonie.
też jeden z takich najciekawszych we Wrocławiu. Wow, ale szałowy mural się tu znajduje. Znajdujemy się w Starbucksie. Cold brew cappuccino. Tak się nasza cappuccino prezentuje. Znajdujemy się na placu bohaterów getta i idziemy teraz zobaczyć Stare Miasto. Tak więc zobaczcie, co się dzieje, jaki mamy widok z tyłu. Tak się prezentuje i idziemy coś zobaczyć dalej. Aktualnie na naszej mapie smaku pokazuje się restauracja Bułka z masłem 2.0. Tak więc idziemy zobaczyć, co tam można zjeść. Więc zapraszam do oglądania. Tutaj się prezentuje wam menu. A więc tak, nadeszło teraz danie nasze, które sobie zamówiliśmy główne, czyli kurczak supreme, którego za chwilę wam pokażę. Więc mamy tutaj tak pięknego kurczaka supreme w sosie własnym z groszkiem, gratę, czyli taką zapiekanką ziemniaczaną, kalafiorem romanesco, rzodkiewką i danie tak się bardzo ładnie prezentuje. Kurczak z taką pałeczką. I zobaczymy, czy będzie dobre. Do tego mamy fajną lemoniadę. Tak więc zajadamy. Znajdujemy się na ulicy Świdnickiej we Wrocławiu. Podsumujmy sobie tę restaurację. Jedzenie było bardzo pyszne, kurczak supreme. Genialnie przygotowany. Było bardzo mięsko, pyszne, soczyste, takie jak powinno być w takim kurczaczku z kostką. Więc bardzo serdecznie polecam wam to miejsce. Czy drogo? Sami ocencie. Lemoniada i kurczak 60 zł wyniósł, więc sami ocencie. I dajcie znać w komentarzach. Na teraz jest, są godziny 3 w Wrocławiu, prawie 16. Zmożymy ruch. Idziemy na pociąg i mijamy Arkady Wrocławskie. W tej oddali taki wysoki budynek też. Sky Tower w Wrocławiu. Teraz na pociąg. Już tylko zostało nam pół kilometra do pociągu. Tak więc widzimy się na dworcu.